Kolarsem się zahaczyło, słuchajcie. Ciemny taki. O, wykrzywił się haczyk i tak naprawdę teraz... Nie ma. Na tak szybko rosnącej wodzie to nie uwędkowałem. Siemanko wszystkim z tej strony Feather Fanatics. Siemanko wszystkim z tej strony Feather Fanatics. Jesteśmy na bareczkę dwójka, jak widzicie tutaj za mną. Na pewno w Talarsenę. I postanowiłem, że włączę kamerę dopiero jak zacznę łowić. Wstałem o 4:00. Złowiłem dwa leżki, jednego byczka, jednego okonia. Zobaczymy, co tu będzie dalej. Nie było kamerki, to brały. Włączyłem kamerkę i przestały. No wreszcie się chyba uda nagrać rybę. Ale nie jest to jakoś nie wiadomo jaka wielka ryba. Przy zarzucaniu drugiego zestawu miałem branie. Idzie rybka. O! I poszła. O Larsen się zahaczyła, słuchajcie. Cały przyponurwała, przetarła mi żyłko o Larsen. Chciałem wam pokazać rybę i co? I lipa. Nie trzeba było długo czekać. Jest następny. Jest następny. Mam nadzieję, że to nie pójdzie w Larsen. Jest większy na pewno niż tamten. Lekko kontrolował. Wyszedł koszyk, słuchajcie. Pójdę go tędy, puszczę. O, żeby był spokój. Gdy biorą dzisiaj takie średnie leżki. Ciemny taki. Taki. Czyli te leszcze na tym 35 metrze się tam wkręciły. O, wykrzywił się haczyk i tak naprawdę teraz powinienem wymienić całkowicie caluteńki przypon. Bo jest wykrzywiony haczyk, ale mi się nie chce, słuchajcie, mi się tak nie chce tego robić, że... Na pewno nie będę wymieniał przyponu. Będę próbował prostować ten haczyk i w międzyczasie będę robił przypon, żeby nie tracić czasu, żeby nawet jakby nie było teraz brania, to żeby tam trochę chociaż podnęcić, a w międzyczasie robić zestaw. O, branie. Jest tutaj teraz rybka.
Coś większego. Nie, szczyt też taki. Już go widzę. Fajnie dzisiaj biorą ryby. Kręciły się. Chodź tu, Leszku. Wiem już, na co bierzecie. Już będzie czwarty. O, branie. Jest ryba. Przynajmniej tak mi się wydawało, że jest. Nie ma. Kurde. Udało mi się do tej pory złowić 4 leszcze, jednego okonia, jednego byczka. O, branie mam na tej węce teraz. Jest, tu jest rybka. Udało się. Tu się udało zaciąć. Szczęście. Się wariuje. Co on tak wariuje? Żółka 0,95, ale Leszek nie jest wielki, więc bez przesady. Chodź tu. Chodź tu, dziadu. O, jest. Udało się. Cały czas biorą takie same. Mniej więcej. Zobaczcie. Tym razem taki. Stój. Tym razem taki, o. Cyk. Leszki. Biorą leszki. Ale biorą na patencie. Nie biorą tak prosto, jak zawsze. Tylko biorą... I na cienko, i na delikatnie, po prostu, jednym słowem. Tak. Klikera sobie dzisiaj wziąłem, mówię, a będę se klikał. Ani jednego nie sklikałem jeszcze. Ale są chude, to nie będę szedł na ilościowy limit, tylko wagowy. Zanim ja 5 kg złapię, to się stąd zawinę. Dzisiaj, słuchajcie, próbowałem trochę na spożywkę, ale jednak najlepsze są wyniki. Nagliny z jokersem, z robakami, z różnymi dodatkami mięsnymi. To się najlepiej dzisiaj mi sprawdza. Spożywkę niekoniecznie. Miałem narobić pięknych ujęć timelapsów, słuchajcie, jakąś rosę miałem ująć na trawie, to tamto. Wszystko fajnie, pięknie, ale ryby zaczęły brać koło 6 i... No i niekoniecznie jest na to czas. Fajnie się sprawdzają te gliny, które dostaliśmy na testy. Od tej marki potrafisz.
Prawda, tylko te gliny są suche i trzeba je od podstaw namoczyć. One nie są wilgotne takie jak są kupne. 3, 4. One nie są takie wilgotne jak te takie kupne Górka albo innych tych firm, że już są wilgotne same w sobie. Nie. To są fajne, suche gliny, czyste 2 kilo, które dopiero samemu się nawadnia. I można wtedy za pomocą takich po prostu odcienia, nasączenia powiedzieć, czy jest glina dobra, czy nie. Z pudełka o, branie. Wysypana z pudełka jest taka blada, a im bardziej ją namaczałem dzisiaj, tą właśnie rozpraszającą, tym bardziej ona się robiła taka ciemno-ceglana i po prostu już jak tak fajnie się kleiła, postanowiłem, że już nie będę więcej domaczałem. Słuchajcie, z tego spryskiwacza zwykłą wodą z domu i tyle. I potem Jokers i jechanka. Najprostsza zanęta. I chyba najtańsza tak naprawdę. Ale powiem wam, cały czas woda wzrasta. Widać, że w Odrze coraz wyższy poziom wody. Dzisiaj tu przyjechałem, to był ten murek tak jeszcze widoczny, a widzę, że już jest teraz zalany. Policja wodna właśnie pięknie slajduje po barkach. Oczywiście nikogo nie skontrolują, no bo i po co? Ale strasznie przybiera woda. Nie wiem, czy się nie zawinę przez to, że właśnie idzie woda do góry, a nie przez to, że mi się skończy zanęta czy coś. Bo fakt jest taki, że też mi się troszeczkę kończy, ale powiem wam, jak tak będzie szła do góry woda, to niedługo nie wyciągnę siatki. Bo nie sięgnę, bo zalewa miejscówkę. I taka sytuacja. O, jeszcze te fale. O, kółeczka zaczął robić i zadowolony pan z jachtu. Ale chyba jeszcze tak nie połowiłem na rosnącej wodzie nigdy, powiem wam. Naprawdę. Są brania, dużo jest, coś się dzieje, parę rybek wpadło. Kurde, w szoku jestem. Zawsze jak są wahania wody, to jest lipa, to ciężko jest o branie i w ogóle. A tym razem... No, niekoniecznie. Ale powiem wam, tak sobie siadłem tutaj, mówię, siądę sobie, to już tutaj na pewno mnie nie dosięgnie ta woda, ale to coraz wyżej ta woda. Jeszcze na tak szybko rosnącej wodzie to nie uwędkowałem chyba na Odrze i tu w ogóle na barkach. I no, straszne przybory muszą być ogólnie, bo jak tu na barkach idzie tak w górę woda, to... Coraz to... Mocniej podchodzi ta woda do góry. Mi się znowu nie chce drugi raz jeszcze wyżej przenosić. Dlatego powoli będę się zwijał. Brania też ustały. Pojedyncze jakieś się zdarzają, bardzo delikatne. Także niedługo wyciągnę siatkę. Zobaczymy, co udało mi się nałowić. I podsumujemy jakoś to wędkowanie. Zobaczymy, ile udało się w końcu jej złowić, bo jak mówię, nie liczyłem. Sam jestem ciekawy, słuchajcie. Cześć takich leszków. Nie wiem, czy to dobrze widać w kamerze. Zobaczcie. Sześć takich leszków. O, udało się dzisiaj złowić. Zobaczę, jak to wygląda. Widzicie? Takie o płyncie.
płyńcie sobie. O. Czekajcie. 3, 4, 5, 6, tak. 6. Poszły. Ej, wszystkie super. Elegancko odpłynęły. Jestem zadowolony z dzisiejszego wędkowania. Na tak dużych wahaniach poziomu wody udało się cokolwiek złowić. 6 leczków około 30 cm. Myślę, że to jest całkiem dobry wynik. Do tego wpadł jeszcze byczek, jakiś okoń. Ważne, że dało się dojść do tych ryb, wypracować je, zanęcić i troszeczkę ułowić. Teraz już tak szybko przybiera woda, że po prostu nie ma zupełnie już brań. Dlatego zawijam się na chatę. Pamiętajcie, tylko czyste wędkarstwo. Trzymajcie się. Trying to protect your soul.